Witajcie kochani w Dniu Pańskim. Dzisiaj niezwykła uroczystość przemienienia Pańskiego, a więc wielkiej miłości, jakiej możemy się przyglądać między Ojcem a Jezusem. Fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy On jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Jak niezwykła jest miłość Ojca do Jezusa. Kiedyś czytając tryptyk rzymski Jana Pawła II, bardzo poruszyły mnie słowa, w których Jan Paweł zwraca się do Abrahama i mówi: Nie martw się, nie będziesz musiał oddać swojego syna. Inny ojciec zrobi to za ciebie. Niezwykle wzruszyły mnie te słowa. Inny ojciec, Ojciec Niebieski, który oddaje swojego syna, umiłowanego syna za nas. Chciałabym Was dzisiaj poprosić w tę niedzielę, w tę uroczystość, abyśmy naszym życiem, naszą modlitwą powiedzieli w którymś momencie dnia Bogu Ojcu: dziękuję. Zachęcam też być może do pójścia na adorację, do tego trwania pod obłokiem Boga, pod Jego spojrzeniem też i cały czas mówienia: Ojcu, dziękuję Ci za to, jak ukochałeś mnie, że oddałeś swojego umiłowanego Syna. I jeszcze taki mały PS, bardzo się cieszę, że wypełniamy dokładnie to słowo Ojca. On mówi do nas: Jego słuchajcie. Chwytając za Ewangelię, wypełniamy pragnienie Ojca. Jaka to radość, więc nie opuszczajmy Zoomów, przesyłajmy też dalej i pomódlmy się teraz razem o tę łaskę dziękczynienia w naszym sercu, dziękczynienia Bogu Ojcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Życzymy Wam pięknej niedzieli i zapraszam do modlitwy pieśnią To Ty. Chcemy dzisiaj, dziękując Bogu, wskazywać na Jezusa. To Ty, Jezu, jesteś blisko mnie i za to Ci dziękuję. Pięknej niedzieli.